Witam was serdecznie, kłaniam się nisko. Rozkmina tym razem przy fokacie, robię fokacie. Jedna z moich ostatnich prac. Czekajcie, wezmę sobie blaszkę. O! Przepraszam za dźwięk, bo nagrywam telefonem, ale myślę, że nie jest aż tak źle. Awaryjnie, zawsze telefonem nagrywam awaryjnie. Moi drodzy, niektórzy piszecie z was komentarze: Jarek, co ty tak się mądrujesz w tych pracach? Co ty taki jesteś? Trzeba pomóc. Słuchajcie, ja przez kupę lat, bardzo długo robię w piekarniach, bardzo długo, no będzie z 20 lat może, będzie. Pracuję ciężko, bo to nie jest lekka praca. Zawsze się starałem. Przykład macie, ostatnia moja praca w markecie, bardzo sławnym, fajnym markecie. Pracowałem tam, oddałem serce tej piekarni, można tak powiedzieć. Wstawałem na godzinę 3 w nocy, 3:30, 4:30, nie? Starałem się jak tylko mogłem. Moi koledzy też się starali. Koledzy, którzy, z którymi tutaj teraz pracuję. Dzięki temu, że zawsze z wszystkimi staram się utrzymywać jak najlepsze kontakty. Nie jestem człowiekiem konfliktowym. Jak ktoś jest dla mnie w porządku, też jestem w porządku. Staram się współpracować, pracować w teamie. Teraz wiadomo, pracuję sam. Tam się pracowało w teamie. Robiliśmy piękny towar, piękny chleb. Słuchajcie, muszę sobie wlać wody, sorry. Robiliśmy piękny chleb, staraliśmy się, żeby to jakoś wyglądało. Naprawdę. Bardzo fajnie mi się z tymi ludźmi współpracowało i współpracuje. Dzięki temu, że mam miły kontakt, to też mam pracę tutaj, nie? Bo się znamy, jeden drugiemu coś tam poleci, pomoże, no wiecie jak to jest, nie? Przyszła ta cała, wiadomo co. Wiadomo co przyszło, nie? Że bardzo dużo ludzi straciło pracę i nikt się mną nie przejmował. Zdrówko. Można powiedzieć, że nikt nami się nie przejmował. Nikt się nami nie przejmował. Po prostu nas wywalono na zbity pysk. I ktoś mi powie: a bo Jarek, takie czasy. Jakie czasy? Bardzo bogata firma. Firma bardzo dobrze prosperująca. Po prostu nie liczyli się z ludźmi. Nie liczyli się z ludźmi. Po prostu się tak najzwyczajniej tych ludzi no pozbyli, nie? Pozbyli się tych ludzi. No coś, jak to inaczej nazwać, nie? Tam się starałem, naprawdę. Pracowałem 7 lat. W Polsce też pracowałem w piekarni. Zawsze się starałem moją pracę zrobić jak najlepiej potrafię. Jak na tym wychodziłem? Jak Zabłocki na mydle. Tak powiem. Bo zawsze dostałem na końcu kopa w 4 litery i żegnaj gienia, świat się zmienia. Że naprawdę, moi drodzy, teraz, po tych tylu latach doświadczenia mojego życiowego, momento, muszę rozmarynę przynieść. W tym moim doświadczeniu takim życiowym, można powiedzieć, robię to, co mam na kontrakcie, takie minimum. Oczywiście swoją pracę, wywiązuję się z obowiązków, ale tylko z moich obowiązków. Skończyło się jakieś robienie tam chorych nadgodzin, bo coś tam, nie, skończyło się. Oczywiście wszystko to robię, ale tutaj musi się zgadzać. Jeżeli kasa się nie zgadza, jak już powiedziałem, żegnaj gienia. Naprawdę. Ja wam nie mówię, młodsi moi widzowie, że macie
że macie olewać. Ja mojej pracy nie olewam, wkładam w nią serce. Wkładam w nią serce, robię to z pasji, bo po prostu no, lubię to robić. Lubię to robić i tyle. Przychodzę tutaj z przyjemności, nie sprawia mi to żadnego bólu psychicznego, że ja tutaj przychodzę, o kurde, muszę iść do roboty. Nie. Właśnie, że jak długo nie pracuję w piekarni, to mi jej brakuje. Brakuje mi pracy w piekarni, moi drodzy. I no i wracam. Zajmę się czymś innym, zawodowo. I zawsze ta piekarnia mnie, można tak powiedzieć śmiesznie, dopadnie i zawsze trafiam do piekarni. Mój zawód, mój fach, którego się wyuczyłem, wyuczyłem się z pasji. Zawsze podglądałem piekarzy na ulicy Marcinkowskiego, jak już kiedyś to mówiłem, którzy częstowali mnie bułeczkami, drożdżówkami. Ja byłem takim małym smykiem i uwierzcie, że tam trafiłem jako uczeń do piekarni i ci, którzy mnie tymi bułeczkami częstowali, uczyli mnie zawodu. Uczyli mnie zawodu, naprawdę. Piekarze z pasją, fajni ludzie, naprawdę spoko, bardzo miło. Wspominam piekarnia Piekuś, ulica Marcinkowskiego w Inowrocławiu. Bardzo miło wspominam tą piekarnię, jeżeli ktoś tam ogląda z tych pracowników, z którymi pracowałem, to ich serdecznie pozdrawiam. Fokacja piękna wlatuje do garownika, moi drodzy. A tutaj mamy formę żytnią, gotową do wsadzania. Mam nadzieję, że to się mi nagrywa. Przepraszam bardzo. Nagrywa się. I tak wykonuję tą swoją pracę z pasji, z serca, z powołania, jak ksiądz na ambonie. Naprawdę, bez kitu, nie? Momento, wsadzę te formy. I będziemy dalej dyskutować, moi drodzy. Cyk, tutaj odpalimy. Zobaczcie, takie lecą do pieca. Gdy twoją pasją jest twoja praca, którą wykonujesz, to jak to się mówi, ani jednego dnia nie przepracowałeś. Ja tak mam, że jak idę gdzie indziej, to się męczę. Nie podoba mi się, też robię różne inne rzeczy, żeby przetrwać. Żeby żyć godziwie i w miarę normalnie, bo zawód piekarza to nie jest to, że żebym się utrzymał w Londynie, nie ma szans. Nie ma szans, moi drodzy. Tak jak już powiedziałem, z pracy piekarza ciężko się w Londynie utrzymać, bo mieszkania są drogie, wiadomo. Wiadomo jak to jest. Dlatego najprzyjemniejszym moim zajęciem jest vlogowanie i pracowanie w tej piekarni. Praca w tej piekarni. Moją bardzo lubię, moi drodzy. Nie dajcie się wykorzystać, już to mówiłem w poprzednim odcinku. Nie dajcie się dymać z lewa i prawa. Miejcie swoją cenę. Jeżeli masz fach w ręku, jeżeli znasz się na czymś, to po prostu nie dawaj się oszukiwać. Stawiaj na swoim. Teraz jest na to szansa, szczególnie w Londynie. Na emigracji. Fachowców brak. Przychodzą jakieś melepety, które na pewno nie potrafią ciasta wyciągnąć z tego, z dzieży, z miksera. No taka jest prawda. Taka jest prawda. Nie ma co ukrywać. Życzę wam wszystkiego dobrego. Szczęścia. Więc już macie odpowiedź, dlaczego czasami tak jestem. Jeden mi napisał komentarz: Jarek, ty to jak książę się zachowujesz, nie? Niedługo to nie wiadomo co. No, trzeba znać swoją cenę. Nie jestem żadnym księciem. Jestem piekarzem z Polski, bez przesady. Znam swoją cenę, ale też nie wiadomo jakie pieniądze będę żądał od tego mojego pracodawcy. Po prostu chcę mieć uczciwie zapłacone, chcę mieć spokój w pracy, nie chcę jakichś mieć półgłówków wokół siebie, bo naprawdę tego no nie mogę znieść. No nie mogę znieść naprawdę takich ludzi, szczególnie idiotów w robocie, no tragedia. Dlatego otaczam się takimi ludźmi, jakimi się otaczam.
I tak to wygląda, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Szczęścia, zdrówka, pomyślności. No i jeszcze raz zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Jeżeli nie subskrybujesz, subskrybuj. Zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. Zostaw łapkę w górę. Trzymaj się, na razie, cześć.